Polskie Radio Orzysz. Serdecznie witam słuchaczy Polskiego Radio Orzysz. Dziś moim i Państwa gościem jest Dawid Bedyś, który przyjechał do nas z szarejkowych wzgórz. wzgórz. Dawidzie, czy to jest daleko od Doliny Muminków? E, nie, to dosłownie, nie wiem, chyba trzy góry i dwie doliny, i to dosłownie po prawej stronie zaraz. Super, brzmi bajkowo po prostu. No, taki był zamysł. Taki był zamysł. Stąd yy, Walt Disney w czcionce. Tak, ale to w drugim etapie się to pojawiło. Pierw było inne logo, ale tak coś nam nie grało i, i chyba to też wyszło od naszych klientów, naszych gości, że u nas jest tak bajkowo i tak dalej. I jakoś nam kiedyś wpadła czcionka Disneya, podłożyliśmy nasze szarejkowe wzgórza, no i wyszło po I prostu. Wyrało. Tak, dokładnie. To zrobiło coś takiego, że każdy, jak teraz się jakby patrzy na to logo, to od razu mu się. Wyobraża to co, to, co u nas jest, można powiedzieć, można zobaczyć na własne oczy. No właśnie, Dawidzie. Mamy hasło: szarekowe wzgórza. Yy, myślę, że część z Państwa nie ma pojęcia, gdzie to jest, a warto się tam wybrać. Powiedz coś więcej o tym miejscu, bo jesteś autorem tego miejsca. Od, z, od zera, prawda? Tak, generalnie to powstało od zera. My żeśmy trzy lata jeździli na Mazury Gerbatę. Już teraz zdradzamy, gdzie to jest. A skąd jeździliście? Z yy, Warszawy. To jest... Czyli jesteś z Warszawy. No urodzony w Warszawie, wychowany pod Warszawą, nie w centrum jakby Warszawy, ale pod Warszawą, też w lesie i można powiedzieć we wsi, tak? która się nazywała Laski. I, i stamtąd żeśmy jeździli, taki wypadł kiedyś pomysł żoną, że trzeba stworzyć takie miejsce dla siebie i dla naszych jakby i, i gości i partnerów. I trzy lata żeśmy jeździli na, na Mazury, szukać takiej nieruchomości, która byłaby tym czymś, co żeśmy sobie zamarzyli, no i się wreszcie udało, i żeśmy kupili tam 27 hektarów czystego pola pagórkowatego. Gdzie dokładnie umiejscowiona jest ta ziemia? Znaczy, to jest miejscowość, miejscowość Szarejki. Uh -huh. tak? To jest pomiędzy Kowalami Oleckimi a Oleckiem. Uh -huh. No i tam mamy takie nasze wzgórza, i na jednym wzgórzu powstały jakby domki dla klientów. A my w takiej dolince teraz mamy, jakby swój dom i, i, i recepcję, i, i tam jakby mieszkamy. No to brzmi tak prosto, a tak naprawdę jak się zajrzę na waszą stronę i się popatrzę na tą ofertę, gdzie jest praktycznie wszystko. Oferta spędzania świąt, oferta e, nawet wieczorów kawalerskich, panieńskich. E, Liczne atrakcje dla dzieci, e, ciekawe wyprawy, wypożyczalnia skuterów, czy wyprawy na skuterach, wyprawy na kładach. Bardziej na kładach niż na skuterach, tak? Bo... Na skuterach, tak. Przejażdżki. Tak, dokładnie tak. No, to tak jakby, znaczy nie, nie, to nie wodne skutery, to skutery takie normalne, Aha, można powiedzieć, do, do jazdy drogowej, dokładnie tak. To są tam jakieś 125, także to też jakby szło w takim kierunku, żeby... My, co mamy prawo jazdy też, żebyśmy mogli spróbować jakby tego, tej jazdy na motocyklu, w cudzysłowie motocyklu, tak, żeby sobie to poczuć, jak nie mieliśmy z tym jakby doświadczenia. Ale to jest taki, można powiedzieć, poboczny, mm, poboczny temat, bo jakby zainteresowanie skuterami to jest taki dosyć specyficzny, bo jednak jak ktoś się nie czuje na motocyklu, to żeby pożyczyć motocykl od kogoś i pojechać, to tak niekoniecznie ludzie są do tego skłonni. Czyli Szaryjkowe Wzgórza ruszyły 3 lata temu? Nie, szarykowe Wzgórza ruszyły 9 lat temu. Aha. Także już mamy, mamy sporo czasu, jakby jesteśmy już jakby czynni. E, natomiast od, tak można powiedzieć, 3-4 lat dopiero to się zaczęło wkręcać na taki fajny, można powiedzieć, e, pułap weszło. Gdzie zaczyna to wszystko jakoś tak fajnie funkcjonować, mamy sporo nowych gości e, i zaczyna się to tam tyle fajnie kręcić, że no, mieszkamy tam już na stałe, tak? Bo kiedyś to było na zasadzie dojazd, dojazdów, tylko a teraz od trzech lat e, już jesteśmy mieszkańcami po prostu, szarejek. E, wybory mamy już w szarejkach i tak dalej. Także no, już jesteśmy, można powiedzieć, pełnoprawnymi mieszkańcami. No nie. No nie, Nie mieszkamy, głosujemy tutaj, natomiast zameldowanie cały czas jest jeszcze tam. No ze względu na to, że tam też mamy swoje nieruchomości jakieś i domy rodzinne i, i jakby no nie było takiej potrzeby jeszcze, żeby się przemeldowywać. Mhm. Czyli jesteście sobie w szarejkach z całą rodziną, tak czyli jest. żona i. Dwójka dzieci. Rebiata. Rebiata, tak. Eee, Ma synek, to już taki wyższy od taty, 17 lat, także już tam druga klasa liceum. Córka 12 lat, także piąta klasa, y, szósta klasa moje podstawówki. E, no i, i żyjemy sobie. No. Mhm. Ale to y, szarejkowe wzgórza to nie jest Twój taki pierwszy pomysł? Bo na początku pracowałeś, y, w ogóle zajmujesz się i telefonią komórkową, tak? Już nie, właśnie nie. już nie. To telefonia komórkowa została przerzucona, można powiedzieć, na szarejkowe wzgórza. Rozumiem. To taki Wiesz, totalny, moje takie, moje... skrajny, można powiedzieć, yy, dwa skrajne biznesy. Tak? Dobrze, będziesz mi to musiał wszystko zebrać, bo jak patrzę na twój PESEL, wydaje mi się on młodzieżowy PESEL, Ej, no ale twoja aktywność i to, ile rzeczy robisz, to można by było kilka wcielań tym obdzielić. Yy, opowiedz jeszcze o tej, yy, o tej stronie poza Szarejkowymi Wzgórzami, co się dzieje u ciebie. Co się dzieje obecnie? No. Znaczy, do no, szarejkowe wzgórza to są, można powiedzieć, takie 98% naszego jakby zaangażowania w to wszystko. Natomiast tam 2% teraz to też już w ogóle też inna branża, bo no teraz właśnie. się zajmujemy w ogóle y, handlem, meblami ogrodowymi. Leżanki, do... grille. Grille też. To bardziej takie, jak już można powiedzieć, teraz y, grillowędzarki takich amerykańskich firm. To wszystko idzie na pellet, także ekologicznie. Bardziej więcej smaku, niżeli samego jakby pieczenia, takiego szybkiego. No i meble generalnie, tak? To, to, to jest coś takiego, co jakoś tam idzie. Jesteśmy przedstawicielem takiej firmy, co pozwala nam to idealnie jakby godzić te biznesy ze względu na to, że jedno i drugie też jest oparte w kierunku jakby wypoczynku. I, I bardzo łatwo nam jest to, jakby przekazywać dalej tą naszą, można powiedzieć, wiedzę też o tych meblach, jak one się sprawdzają u nas w naszym ośrodku i tak dalej, sprzedaż jest stricte internetowa, także jakby nie zabiera nam czasu, że musimy gdzieś wyjeżdżać i jakby zostawiać nasze szarejki bez opieki. Czyli ta żona jest Twoim partnerem biznesowym? Tak, tak, zdecydowanie. No super, takie Thanks. wsparcie. background najlepszy z możliwych. No, zgadza się, zgadza się. A Dawidzie, od y, 2011 roku chyba, tak, z tego co wyczytałam, okay. zacząłeś y, co roku wyprawy. Tak. Dalekie wyprawy i nietypowe wyprawy, ponieważ na swoim Brutforsie, tak, na kładzie. Tak, no generalnie taki można powiedzieć y, pierwszym, y, większym kładem, tak. Jest jakby mm -hmm. kawałek był Brutforsy i, no, i do dziś dnia na nim jeżdżę, tak, gdzie... Jakby spotykam się cały czas z moimi jakby klientami i, i kolegami, przyjaciółmi, że dlaczego cały czas na tym Kawasaki jeździsz. A ja mówię, no wybrałem raz, jest dobrze, na razie nie zmieniamy, tak? Także to, to tak działa. Natomiast no, wyprawy wzięły się też z tego, jakby biznesu poprzedniego, tak? Że człowiek gdzieś tam miał jakieś swoje pierwsze zajawki kładowe, jakieś tam były. Na początku zawody, jakieś rajdy i tego typu rzeczy, ale dalej później to jednak poszło w kierunku takich wypraw. I tak można powiedzieć, że w 2011 roku, żeśmy zaczęli takie prawdziwe wyprawy. I to tak można powiedzieć, żeśmy poszli na szeroką wodę od razu, tak? bo to było od razu w Maroku. W dużej grupie? Wiesz co? Było nas wtedy, chyba żebym nie skłamał, ale chyba 12 maszyn. 12 kładów było, to była taka impreza. Komercyjna, ale z drugiej strony to było i coś komercyjnego, że ktoś nam coś jakby zorganizował, ale z drugiej strony puścił nas z Maroko i, i powiedział, że Siemanko, widzimy się za 300-400 kilometrów, musicie sobie radzić sami. I to tak troszeczkę było i powiem szczerze, że no nie wyobrażam sobie teraz, żebym coś takiego ja zrobił, gdyż takie imprezy organizuję, żebym puścił tak ludzi w takiej formie, tak jak nas puszczono w 2011 roku. To chyba by nie jesteś organizatorem dla innych takich wypraw, ale też uczestnikiem jakby z... sam sam robisz te wyprawy również, uczestniczysz w nich. Dokładnie tak, to są jakby dwa różne, można powiedzieć, dwie różne pasje, tak? Bo z jednej strony pasja jest taka, że się jedzie z takimi swoimi e, najlepszymi przyjaciółmi, ziomami. Tak jest i tam człowiek jakby jedzie tylko dla siebie, można powiedzieć, tak? A drugie są imprezy takie, gdzie się zabiera tych innych ludzi, żeby pokazać im co się samemu przeżyło. W tych imprezach, żeby też mogli tego jakby spróbować, prawda? To są takie jakby dwa, dwa, różne, dwa różne światy trochę. Bo z jednej strony raz jestem dla siebie z przyjemności, a później jestem już jakby w pracy. Także to tak, też no troszeczkę ale... jest jakby coś, coś innego. Patrz, jak pięknie przekazujesz swoje pasje innym, tak? No, to się Może tak to troszeczkę się rozwija. Innym. Tak, mhm. to się trochę tak rozwija, to się troszeczkę gdzieś tak fajnie jakby wpasowuje. To też tak, jak ja zacząłem od rajdów, przyszedłem do wypraw. Teraz widzę, że ludzie, którzy zaczęli od wypraw, zaczynają iść tam na rajdów. Także widać, że e, ci kładowy cały świat musi wszystkiego spróbować, co jest związane z kładem. Czy to wyprawa, czy to rajd, to nie da się zrobić tak, żeby ktoś e, nie, jakby skupił się tylko na wyprawach, a nie spróbował rajdów i w drugą stronę. Mhm. Także to jest takie jakby uzupełnienie tego całego, można powiedzieć, portfolio kładowego. Tak? Także mhm. muszą być, musi być i to, i musi być i to. Mhm. E, czyli tak, Macedonia to był pierwszy cel e, z tych takich wypraw dalszych? Nie, nie, nie. No to taki pierwszy cel no nie Macedonia, było... tylko Maroko. Maroko, przepraszam. Maroko tak. Maroko. A tak. potem była Macedonia, potem była Albania, tak? Co no tam jeszcze dokładnie. było? dokładnie, no, była Macedonia, była Albania, była Serbia. Serbia. Mhm. E, była Ukraina. E, no i takim chyba najfajniejszym tematem jakby dla mnie i na przykład dla mojej żony, mhm. która też jeździła się na kładzie, też jeździ na Brutforsie, i, i, I też ze mną jeździ. Syn też już jeździ na wyprawę na oddzielnej wyprawę. maszynie. Na nie oddzielnej maszynie tak, okay. tak, tak na oddzielnej maszynie, sami też jeżdżą, także e, zarazili się też tym i, i, i też ich to jest takie jakby spełnienie, można powiedzieć, marzeń i, i takiego udanego urlopu, można powiedzieć, bo to też jest taki element dla nas urlopu po prostu. Wyjechać gdzieś, wziąć kładę, wziąć namiot i, i jechać sobie przed siebie. Mm -hmm. Ale najfajniejszym yy... chyba była Rosja. Takim bo byliśmy za polarnym, także byliśmy między morzem Barentsa a morzem Białym. Także mamy cały półwysep karski taki, który sobie jej, tam pojechali z, tak? e, z wizą, z wizą, mm, tak, mm -hmm. tak, no już tam w Rosji. Już trzeba mieć jakby wizę. Mm -hmm. No i tam żeśmy jeździli, tam byliśmy z żoną i z takimi naszymi właśnie kumplami kładowymi. Pozdrawiam ATW Bełchatów. Mm -hmm. I, i, I to z nimi takie podbijamy dzikie tereny, gdzie jeszcze nikt nie był i staramy się gdzieś, jak wybierzemy jakiś taki mocno egzotyczny, można powiedzieć, kierunek, no to tam jedziemy tak w ciemno po prostu. I to są tacy moi, tacy kładowi przyjaciele, którzy idą zawsze na, można powiedzieć, na grubo, tak? Idziemy i nieważne, co będzie, siadamy, jedziemy, jakoś to będzie, musimy to przejechać i to zrobić. Nikt się nie interesuje tym, czy dzisiaj będzie spał na kładzie, czy będzie spał w hotelu, czy będzie spał pod namiotem, nieważne. Po prostu pakujemy się, jedziemy i jakoś to musi być. Nie? Przygoda. No, przygoda i wyzwanie, bo później człowiek tak zaczyna analizować pewne rzeczy, to tak dopiero później do niego dochodzi, że jednak może tam trzeba było bardziej uważać. Nie? Aha. Ale jakby do przodu cały Jest czas. Jest jakieś szczególnie ciekawe wydarzenie, które wydaje ci się teraz, że po prostu nie, nie, nie powinno do niego dojść, że było nieodpowiedzialne albo... Jakieś, nie wiem, na granicy? Jest to pod względem, jakby, samej jazdy to nie. Mhm. Bardziej takie, e, same przyjemne rzeczy nas, jakby, spotykają. Oh, nie, no to super. Pod, pod względem, jakby, i kultury, i osób, na które gdzieś tam się natkniemy, po prostu. nie? I, mhm. i, 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 I to jest mega fajne. Bo pod względem, jakby, jazdy, no to mamy taką ekipę, i staramy się po prostu myśleć nad tym, co jedziemy, bo wiemy, że jakby mamy tylko jedno życie. Jak się nam gdzieś kład popsuje, gdzie mamy, nie wiem, 150 km do najbliższej wioski, no to za bardzo nam nie ma kto pomóc. Także tutaj jest tak raczej rozwaga, mm -hmm. niżeli jakieś tam, można powiedzieć, rumakowanie, także trzeba to wszystko robić z głową. E, natomiast no te wszystkie takie rzeczy, które nam się przytrafiły, to bardziej raczej takie przyjemne. No to bardzo się cieszę. A my jako Orzysz, nasza gmina Orzysz, bardzo blisko współpracuje z miastem Gori. To jest miasto w Gruzji, w Georgii. I też tam byliście, prawda? Byliśmy. I z rodziną byłeś czy z przyjaciółmi? Nie, tam byłem z przyjaciółmi. Z przyjaciółmi, jak wspominasz Gruzję? Wiesz no, Gruzja jest to coś pięknego pod względem takiej jakby i, i kultury, i, i widoków, i, i tych gór, e, i wszystko, co nas otacza jest cudowne. Natomiast tutaj taka. Zmianka to nas przytrafiło, jakby w Gruzji. Pod względem stoimy gdzieś tam w jakimś markecie, robimy zakupy, wyjeżdżamy całym wózkiem na zasadzie zakupów, pakujemy pokładach, wszystko, żeby się nam pomieściło, i przychodzą tacy um, miejscowi, chłopaki w granicach tam, ja wiem, 17-20 lat, no i takie pytanie do nas, czy nam się podoba w Gruzji? I mówimy, no nie, no rewelacja, prawda? Mhm. I widoki, wszystko, i wszystko i tak dalej. A wam jak się podoba? No nam tak niekoniecznie, no bo jednak. I ten ustrój i to wszystko jednak, to tam jeszcze jest, jakby dla tych ludzi, którzy tam mieszkają. Eee, no mają piękny kraj pod względem widoków. Natomiast samo życie dla nich już nie jest takie, no takie, jakby nam się wydawało, prawda? Bo jednak i te zarobki, a ceny no to to jest coś, co chyba kiedyś u nas było, czego ja jeszcze nie doświadczyłem, może nie byłem świadomy, pieniądza. Ale też tak było w Polsce, że zarabiało się mało, a wszystko kosztowało bardzo dużo, prawda? I to tak w tej Gruzji jest obecnie. Mm -hmm. No ale ty też sam wszystkie, do wszystkiego dochodziłeś, prawda? Zaczynałeś yy, na stacji benzynowej, tak? No tak, tak. No, moja pierwsza taka praca, można powiedzieć, yy, ozusowana, mm -hmm. tak? To, to była stacja benzynowa. No i później krok po kroku człowiek gdzieś tam się pojawia w życiu, poznaje nowych ludzi, prawda? Poprzez też swoją jakby taką jakby pracę, gdzie... Gdzie daje z siebie zawsze maksa? Mhm. Um, udaje się dojść do pewnych takich, można powiedzieć, swoich życiowych celów, prawda? Mhm. A jakie czynniki, co pomogło Ci, jak, jak teraz patrzysz wstecz na to wszystko? Co Ci pomogło w osiągnięciu sukcesu, czyli tego stanu, yy, w którym teraz jesteś? Wiesz co? No... Podejrzewam, że 90% to może być też przypadek, tak? Bo, Naprawdę? No trochę też tak, no bo wiesz, żeby ktoś mi powiedział. Nie wierzę w ten... no, Ale widzisz, no, jakby ktoś mi powiedział, że moją pierwszą pracą będzie nie wiem, praca na stacji benzynowej, która była oddalona od mojego domu, gdzie mieszkałem, chyba 35 km i moja pensja wystarczała mi na pokrycie kosztów benzyny na dojazdy. Mhm. Gdzie później człowiek tam pracuje rok czasu, później poznaje jakichś nowych ludzi, zmienia pracę, spotyka się z kimś innym, bo robi coś dobrze i, i później zaczyna wszystko gdzieś tam prawda, się rozwijać. Czyli no, To w sensie można powiedzieć troszeczkę tak jakby... szczęścia w przypadku. To Aha. tak jak każdy mówi jednak, nie trzeba być w odpowiedniej porze, w odpowiednim miejscu, miejscu i zaczyna coś działać. Natomiast no wiadomo, że bez jakiejś tam pracy i zaangażowania i oddania siebie całego, tak, swojego całego. Można powiedzieć, serca w to, co się robi, żeby to robić dobrze, to tylko też by nie było, prawda? No bo no niestety tutaj to się liczy jednak coś, co, co człowiek jest jakby daje od siebie i jaką to jest chyba osobą. Mhm. Czyli wychodzisz z pracy czasem? No, wychodzę z pracy. Wiesz, kiedy? Jak wsiadam nakłada i jadę właśnie sam dla siebie, to wtedy wychodzę z pracy. A tak to można powiedzieć, człowiek jest w tej pracy, można powiedzieć, praktycznie non-stop. No tak, ale jeśli ta praca jest faktycznie Twoją pasją. Stworzyłeś to od zera sam z rodziną, z żoną. Mm -hmm. Pozdrawiamy żonę żona Iwone. Tak, żona Iwona, tak, dokładnie. Pani Bedysiowa, podobno. Pani Bedysiowa. E, ja przepraszam Cię, bo ja Cię w, właśnie przedstawiłam sobie, uświadomiłam, że przedstawiłam Cię. <laughs> Dawid Bedyś. A co, szanowni słuchacze, przepraszam najmocniej, to Dawid Bedyński. Tak jest, Ksywa Bedyś. Tak. I tą ksywę dostałem właśnie w Maroku, na przykład od tych moich organizatorów, tak? I, I jakoś tak się przyjęła i można powiedzieć od pierwszej wyprawy ta ksywa jest po prostu i no i jest. I jakby gdzieś też tam taka przenikła. bajkowa, do Szarejkowego Wzgórza pasuje jak najbardziej. Tak, tak, bo to niektórzy mówią, że to nie są Szarejkowe Wzgórza, tylko to jest Bedysiowo na przykład. Także <laughs> tak, to też tak jest, e, można powiedzieć jedno pasuje do drugiego. Są tyle tub Tubisie, to może tele i to też się przewinęło w rzeczywistości. Przez... tele. też jest element tele w Twoim życiu, tak? Nokia. Tak, tak. Mm -hmm. Tele, tele, Nokia jest i tele, tele, tubiś też gdzieś się tam otarł. Pojawiał się. się. Zielony ludzi taki w kolorze Kawasaki, właśnie to był. To tak nie potrzebował wsparcia jakiegoś pomysłowego, to ja służę tutaj pomocą. Okej. Okay. <laughs> dobrze. Miałeś jakąś nie wiem, porażkę, coś, co ci podcięło mocno skrzydła na tej Twojej drodze? Wiesz co chyba nie. Jakoś się nie, nie zdarzyło coś takiego, żeby była tak jakaś taka porażka, żebym gdzieś się nie mógł podnieść i tak dalej. Jakoś tak się udało zawsze. Jak było źle, to się udało jakoś tam wypłynąć i, i jakby e, przerzucić się na coś innego, żeby, żeby gdzieś się tam nie załamywać. Natomiast gdzieś tam pewnie, jakby człowiek był słaby psychicznie, to w niektórych sytuacjach można było gdzieś się tam otrzeć o jakiegoś tam specjalistę. Ale, ale się udało, jakoś tak. Nie wiem, możliwe, że świadomość tego, co się może stać, człowiek jakąś tam włączał swoją wewnętrzną samoobronę i, i jest okej. Okay. Jesteś po prostu osadzony, harmonijny, spokojny. No, tak. Zdystansowany, tak, ale już. zarazem zaangażowany. Masz tutaj od razu taką psychoanalizę taką darmową. A okej, okay. no tak, tak. tu i faktycznie emanuje od ciebie duży spokój. Wiesz co, no, jakby przestaliśmy się jakby z żoną też ścigać, tak? Jakby biznesowo. Jakbyśmy zrobiliśmy już jeden biznes, kilka tam biznesów gdzieś tam w życiu było. Między sobą się gdzieś... ścigaliście, taki był element? No, no tak Generalnie żona gdzieś tam coś robiła, jakieś, mieliśmy różne jakieś tam pomysły, i, i żeśmy jednak stwierdzili, że trzeba robić jedno dobrze. Razem. Żeby to jakoś działało i robić to też razem. Bo życie też jest krótkie, umówmy się, nie ma co się gdzieś tam ścigać. I, e, i jest nam dobrze. No. I jaka jest żony działka? Żony działka? Mhm. No, można powiedzieć taka, jakby my się jakby uzupełniamy, tak? bo ja idę bardziej w stronę kładową i tutaj jakby ogrywam te wszystkie, można powiedzieć, tam spotkania Wybrawy. z naszymi klientami mhm. tak? i wyprawy, a żona bardziej się zajmuje, to można powiedzieć, estetyką i dbaniem o to, żeby te szarejkowe wzgórza cały czas były. Kobieca ręka. Tak, tak, tak. A jak na przykład robicie wieczór kawalerski? To wymyślacie wszystko od zera, czyli tematykę, czy to klient sobie wymyśla? Czy wy oferujecie też takie pomysło, pomysłowe usługi? Wiesz, co działa to tak, że no mamy jakieś tam parę takich, można powiedzieć, swoich usług stałych, które wiemy, że wychodzą dobrze. Mhm. E, jakby od nich jakby wychodzimy. I, I to raczej się jakby sprawdza i to się można powiedzieć sprzedaje, prawda? Yy, także to, to jest takim, jakby naszym stałym elementem. Tak? Tu mamy kłady, mamy jakiś tam paintball, prawda? Mamy nasze takie mazurskie spa, gdzie na dworzu sobie można siedzieć w gorącej wodzie pod gwiazdami i, i się relaksować. Mm -hmm. I to można powiedzieć w zupełności, jakby wystarcza na to, żeby to, to ograć. I dla rodzin też macie różne atrakcje, prawda? Place zabaw dla dzieciaków? Tak, tak, no są plac, jest plac zabaw, jest duża trampolina, prawda, i tak dalej, są jakieś takie chatki biesiadne, także to, to, to wszystko gdzieś tam fajnie funkcjonuje. To, że u nas jest teren zróżnicowany, są wszędzie górki i pagórki, także dzieciaki też mają, jak można powiedzieć, w pole do popisu pod względem jakby, czy zimą zjeżdżania na jakichś sankach, ślizgach i różnych rzeczach, to latem na rozjazd na rowerach, jakieś tego typu rzeczy. I, I jakby to się fajnie jakby sprawdza. To, co jest miłe dla nas, to takimi najbardziej wiernymi naszymi klientami są właśnie dzieci. Dzieci, rodzice przyjeżdżają, mówią, no musieliśmy do was przyjechać. Bo dzieci nic innego nie mówią, tylko przez cały rok, kiedy wrócimy do Żarejek, Także jest to miłe. Do, bedysi do Bedysiów. Do Bedysiów, tak. No może oni mnie jakby nie kojarzą jako Bedysia, ale, ale tak, ale do nas wracają. Czyli, Lewidzie, zrobiłeś już wszystko? Czy jeszcze masz jakiś przed sobą coś ważnego do zrobienia w szarejkowych wzgórzach lub też poza nimi? Więc to w szarejkowych wzgórzach to tak z żoną cały czas się zastanawiamy, co, co, co zrobić, ale nie chcemy chyba jednak iść w kierunku, można powiedzieć, powiększenia się rozbudowy, bo stracimy to coś, co mamy teraz. Jakby znowu. Czyli swoistą intymność, mimo wszystko? Chyba tak, chyba to będzie chyba bardziej w cenie, bo, no bo sami. Nie będziemy mogli jakby obsłużyć większej jakby liczby gości. Mm, i, I trzeba byłoby się wtedy skupić już znowu na biznesie, do którego tak stricte jakby nie chcemy wchodzić mhm. na zasadzie, żeby być znowu, prowadzić jakieś w cudzysłowie e, korporacyjne rzeczy, bardziej nam odpowiada ta, ta forma samowystarczalność. Po tak, dokładnie. Czyli tak. nie zatrudniasz na ten moment żadnych ludzi. Mamy ludzi do pomocy, którzy tam u nas sprzątają. Zajmują się mhm. zielenią i sprzątanie w domkach, Aha. i to jest wszystko. I wszystko resztę robimy jakby sami. Mhm. Czy... I nie macie duże? sezonowe, czy przez cały rok? Generalnie jest tak, że lato się sprzedaje bardzo fajnie. Mhm. Nawet teraz ta cała pandemia, można powiedzieć, w jakimś sensie no, myśmy jej nie odczuli. Tak? Wręcz przeciwnie, możliwe, że jesteśmy na, na górce na razie. Tak? Natomiast, no to wiadomo, to jest sezon, a później no to już są właśnie typu imprezy takie można powiedzieć już ukierunkowane, czy to właśnie Wieczory Kawalerskie, pajeńskie, czy imprezy kładowe, które są można powiedzieć u nas co, co weekend prawie. Gdzieś tam jeździmy i sobie zwiedzamy Mazury Garbaty, Suwalszczyznę i tego typu jakby miejsca fajne. Mazury Garbaty, ładna nazwa też. Tak. No spójna. Jeszcze nazwa. jest coś takiego jak Góry Klewińskie, nie wiem czy wiesz. O. I też tam Od Gołdapi w lewo, tam mamy Góry Klewińskie i tam też się zapuszczamy, można powiedzieć. Ale to też jesteście niedaleko Republiki Ściborskiej. No Republika Ściborska właśnie jest blisko właśnie tych Gór Klewińskich, tam odrapy troszeczkę kawałek, tak? Mhm. Ściborki i Ale. I do Dariusza jeździcie, do Biegnącego Wilka. No i właśnie u niego nigdy nie było. O, to nasz orzeszanin, rodowity, o. bardzo ciekawy człowiek. Był też w naszym Radiu Orzesz. No, mieszkał y, tutaj bardzo, bardzo długo mhm. i tu dużo dobrego zrobił dla naszej społeczności. Musicie się poznać, chłopaki. No to już teraz nie będzie jakby wymówki. Dokładnie. A y, jakbyś chciał, jakby nasi słuchacze chcieli przyjechać do ciebie, zobaczyć, co masz, skorzystać z swojej oferty, to gdzie muszą wejść? Gdzie, no, gdzie szukać ciebie? No najlepiej www.szarejki.pl www.szarejki.pl Dokładnie tak. Chyba, że przez Facebooka, no to wtedy Szarejkowe Wzgórza. Bo jakoś tak żeśmy sobie kiedyś to wymyślili, że to strona będzie jako Szarejki, a to będzie Szarejkowe Wzgórza. Może źle, może dobrze. Działa. Czyli po prostu na stronie Szarejki jest o wzgórzach, na, na wzgórzach jest o szarejkach, bo to jest tak, jedno i to tak, samo. Tak. Bedyśowo, teletubisiowo i Dolina Muminków. Tak, tak, tak. I chyba zostanę tym teletubisiem. Chyba. <laughs> Telebedysiem. Telebedys, tak, tak. Super, bardzo Ci dziękuję Dawidzie za odwiedziny w naszym studio. Było bardzo ci... miło. Bardzo miło gościć. Również. E... I zapraszamy Państwa do Szarejek po prostu e... w sezonie. Jak słyszycie Państwo, jest otwarte i w sezonie, i poza sezonem. Dokładnie tak. Wręcz by można było powiedzieć: 24 na dobę. 24 na dobę. Dziękuję Ci serdecznie. Dzięki serdecznie. Polskie Radio Orzysz.